Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj pokażę Wam, jak namalować 5 technikami różne kwiaty. Namalujemy irysy, m.in. bratki, maki, róże, a także słonecznik. Pokażę Wam w jak najprostszy sposób używać łatwych narzędzi, takich jak pędzle nylonowe, kałanek, a nawet szpachelka. Będziemy wykonywać te proste czynności na białych kartonach, a następnie w kolejnym odcinku spróbujemy użyć dokładnie tych technik podczas namalowania pięknego obrazu z kwiatami. Bardzo proszę, jeśli podoba Wam się nasz program, subskrybujcie go, wrzucajcie lajki, bardzo nam na tym zależy. Będziemy starać się odpowiadać na Wasze wszystkie pytania. Bierzemy się do pracy. Pokażę Wam teraz kilka technik, jakie należy zastosować i z którymi będziemy borykać się w trakcie malowania kwiatów, łodyg oraz listków. O czym warto wiedzieć? Używając pędzel do malowania płatków, listków techniką wachlarzykową, jeżeli nie chcemy mieć poszarpanych krawędzi, tylko ładne, gładkie, musimy pamiętać o tym, że pędzel należy nawilżyć w wodzie. Wkładamy go do wody i leciutko obcieramy. Nie może oczywiście z niego kapać ta woda, ale on musi być naprawdę lekko mokry. Jak już mamy taki mokry pędzel, dopiero teraz wkładamy go do farby. I pobierając sobie chociażby 2 kolory na pędzel, zawsze przed malowaniem obcieramy delikatnie go o talerzyk, o paletę. Dlaczego? Może się okazać, że jest nadmiar farby na pędzlu, co wcale nie będzie nam ułatwiało życia. Spróbujemy zrobić teraz cienką łodyżkę. Gdybym namalowała ją w ten sposób, trudno powiedzieć o tym, że jest cienka. Co zrobić, żeby linia stała się cieńsza? Należy przechylić delikatnie pędzelek i w zależności teraz od nachylenia bądź zupełnie pionowego malowania, nasza linia będzie miała odpowiednią grubość. Ten manewr możemy zastosować również, malując liść gruby od dołu, przekręcając lekko pędzelek aż do cieniutkiego na górze. Takie liście właśnie mają irysy. Jest to dosyć ważna informacja dla wszystkich początkujących i nie tylko. Bierzemy szerszy pędzel. On również jest mokry, popatrzcie, nawilżony w wodzie. I jak należy zastosować technikę wachlarzykową. Pokażę Wam przy manewrze malowania róży środka, czyli robienia walca. Pobierzemy sobie 2 kolory, biel i fiolet na pędzel. Sprawdzamy najpierw, jak pędzel zachowuje się na naszej kartce. Teraz widać, czy jest odpowiednio nawilżony. Jeszcze delikatnie odrobinę wody dodajmy. Na pewno wtedy będziemy lepiej mogli pracować. Dołożymy sobie do tego bieli. Po jednej stronie musi być wyraźnie białe, po drugiej ciemny kolor. Sprawdzamy jeszcze odrobinę bieli i ciemnego dla lepszego kontrastu i spróbujmy. Przykładam sobie pędzel i jadę w taki sposób pędzlem, żeby na górze stworzyć, zobaczcie, rodzaj łuku. Kończę w tym miejscu, dobieram sobie znowu odrobinę bieli, żeby sama górna krawędź była jaśniejsza. Zaczynam od środka i kończę po tej stronie. Poprowadzę teraz łuk w przeciwnym kierunku. Popatrzcie, co się będzie działo. Do środka. Wytworzył mi się w tym momencie rodzaj przestrzennego, trójwymiarowego walca. I będzie to stanowiło właśnie środek naszej różyczki. Zwróćmy uwagę jeszcze może, jak namalować listek. I w zasadzie będziemy już przygotowani. Ciemna zieleń, jasna zieleń. Dobrze. Popatrzcie, przykładam pędzelek mocno i delikatnie nim poruszając będę tworzyła teraz kształt listeczka. Mamy połowę
Teraz należy uzupełnić farbę na pędzlu. Sprawdźmy jeszcze, czy wszystko gra. I po drugiej stronie robimy to samo. I cienka łodyżka. Te wszystkie elementy za chwilę bardzo nam się przydadzą podczas malowania kwiatów. Zaczniemy więc od irysa. Irysy są bardzo pięknymi kwiatami różnokolorowymi. My dzisiaj spróbujemy namalować irysa fioletowo-białego. To jest chyba taki najczęściej spotykany gatunek tego kwiata. Bierzemy do tego pędzel płaski, nylonowy. Dosyć duży. Tutaj mam akurat numer 12. Przygotujemy sobie również farbę. Farbę białą, fioletową i różową. I pobieramy farbę w taki sposób na pędzel, aby każdy kolor był oddzielnie. On ma tworzyć taki piękny, naturalnie przechodzący kolorami melanż. Teraz przystąpimy do malowania. Zaczynamy od płatka największego. Przykładamy pędzel tak, aby sprężynował nieco i delikatnie zaczynamy poruszać nim. W ten sposób farba podczas ruchu bardzo ładnie ze sobą zaczyna nam się łączyć, tworząc to takie łagodne, piękne, motylkowate przejście. Formułujemy oczywiście przy tym już połowę kształtu płatka. Dodajemy kolejno znowu farbę i od góry powtarzamy ten sam proces. W ten sposób możemy uzyskać bardzo efektowny płatek bez specjalnego cieniowania, a właściwie jednym pociągnięciem pędzla. Żeby nasz kwiat był bardziej trójwymiarowy, spróbujemy sobie namalować drugi płatek, który będzie delikatnie zachodził na poprzedni. Istotna więc jest tutaj kolejność. Musimy co jakiś czas również umaczać pędzel w wodzie. Ona nie może być zbyt mokry, nie może cieknąć, ale istotne jest, aby pędzel był lekko nawilżony. W innym przypadku będziemy mieli takie chropowate zakończenia. Dobrze, górę mamy wykonaną, teraz zabieramy się za malowanie dołu. I znowu ten sam proces. Pobieramy farbę i malujemy. Musimy teraz tutaj lekko pomanewrować naszym pędzlem, aby ten płatek wyszedł dosyć naturalnie, bo jest to płatek, który nam lekko tutaj spada ku dołowi i musi jeszcze do tego przybrać naturalny wygląd. Teraz należałoby namalować łodyżkę. Biorę do tego mniejszy pędzel i maczam w ciemnej zieleni. Obok mam jasną zieleń, kapeczka może być ochry. I teraz cieniutko najpierw ku dołowi idzie nasza gałązka, a na górze musi pojawić się zgrubienie. Wszystkie irysy tutaj mają takie bardzo charakterystyczne właśnie zgrubienia. Dobrze, wezmę teraz troszeczkę szerszy pędzel, może taki, i pojawią się nam listki. Znowu to samo. Ciemna zieleń, jasna zieleń, może być odrobina fleszu, takiego cielistego kolorku lub właśnie ochry. I lekko układając pod skosem pędzel, wymanewruję nim tak, aby pojawił się ładny, podłużny listek. Te listki mają prawo wchodzić również nam na kwiaty, zupełnie tak jak w naturze. Dobrze. I oto mamy pierwszy kwiat, irys. Drugim kwiatem, jaki namalujemy, będzie róża. Użyję również do tego podobnej techniki, tak zwanej wachlarzykowej i różnych gatunków pędzli.
Na razie same płaskie, nylonowe. Najpierw zaczniemy od największego pędzla. Pamiętajmy o kolejności malowania. Istotą rzeczy na malowanie jest najpierw tego, co z tyłu, a dopiero później tego, co bliżej nas. I znowu w ten sam sposób pobieramy sobie dwa kolory farby, tym razem różowy i biały z jednej, z drugiej strony pędzla. Odrobinkę fioletu na końcówkę różową, żeby było jeszcze gdzieniegdzie ciemniej. I zaczynamy. Kładziemy pędzelek na płasko, poruszamy dosyć delikatnie, żeby same krańce, końcóweczki były dosyć łagodne. I zaczynamy budować tylną część róży. Leciuteńko poruszając, tworzymy płatki, które pojawiają się z tyłu. One później będą tylko gdzieniegdzie wystawały. Ważne jest dla nas, żeby pojawił się ten kolor ciemniejszy od środka, ponieważ na nim będziemy budować za chwilę kolejne warstwy płateczków. Zakończę na razie w tym miejscu, gdyż malowanie płatków z przodu będzie troszeczkę dla nas bez sensu, bo będziemy sobie przykrywać to, co jest z tyłu. Bierzemy sobie teraz mniejszy pędzelek, wycieramy, żeby nie było nadmiaru wody i delikatnie, leciutko znowu zabieramy się do pracy. Wprowadzamy drugą strefę naszych płatków. Końcóweczka bieli ma być widoczna, w związku z tym obniżamy sobie płatki tak, aby pracować na tym kolorze lekko różowym. Przykładamy pędzelek zawsze po drugiej stronie, żeby ten jasny kolor był od zewnątrz. Teraz musimy wziąć jeszcze mniejszy pędzelek. I zbudujemy środek naszej różyczki. W jaki sposób? Pobieramy biały, fioletowy i różowy kolor z każdej strony pędzla i zbudujemy sobie teraz rodzaj takiego trójwymiarowego płatka. Pokazujemy w ten sposób, że różyczka jest przestrzenna. Dobrze, skupmy się na tym, co jest z przodu, bliżej nas. Te płatki muszą być nieco mniejsze, ale malowane oczywiście wciąż tym samym sposobem. Czyli od zewnątrz jaśniej, od środka ciemniej. Musimy cały czas pamiętać, żeby po tej samej stronie było jasno. Została nam jeszcze ta strona. Musimy wypłukać pędzelek. I jeszcze kilka cieniuteńkich płateczków białych, które będą już dosłownie samymi końcóweczkami zachodziły. Dobrze. Na koniec leciuteńko podrapiemy szpachelką w środku naszej różyczki. Pokażemy jeszcze dokładniej środeczek. Warstwa ze spodniego koloru ładnie teraz przebija, spójrzcie. I zostało wykończenie, czyli łodyżka i ewentualnie listeczki. Znowu mały pędzelek, troszeczkę jasnej i ciemnej zieleni. I jedziemy.
Dobrze, namalujemy teraz listki, niewielkie, pędzelek też średniej wielkości, dwa kolory na pędzelku i w identyczny w zasadzie sposób, jak do tej pory malowaliśmy płatki, pokażemy listeczki. Jeden i drugi. I oto mamy różyczkę. Kolejną techniką będą bratki. Na palecie pojawiły się następujące kolory: biały, ciemnożółty, pomarańczowy oraz czarny. Pobieramy je na pędzel w taki sposób, aby wszystkie pracowały melanżem. Bratki składają się z czterech dosyć dużych płatków. Przykładam pędzel do płótna dosyć mocno. Będę chciała, żeby płatek był duży. Stop. Drugi raz ta sama czynność. Zwróćcie uwagę, że łatwo mi jest przesuwać kartkę, bo właściwie wykonuję cały czas tą samą stroną wówczas pędzla ruch. Kolejny płatek. Proszę bardzo. Na środek odrobinę bieli. Możemy nałożyć ją delikatnie szpachelką i kapeczka czarnego. Bratek wygląda już bardzo naturalnie. Teraz tylko jeszcze łodyżka. I listeczek. Namalowane. Teraz namalujemy mak. Pędzelek wzięłam tym razem większy. Chciałabym, żeby mój kwiat też był dosyć duży. I na palecie wycisnęłam czarny, czerwony karmin, pomarańczowy oraz kapkę ciemnej żółci. Wszystkie te kolory znalazły się na pędzlu. Przekładam go w taki sposób na płasko, aby czarny był od środka, a jasny od zewnątrz. Delikatnie poruszamy pędzlem, tworząc przepiękny płatek. Jeden. Drugi. Leciuteńko maczamy w wodzie, żeby pędzel był lekko nawilżony. Przekładam kartkę na bok. Czwarty, nieco mniejszy. Widzicie, co się dzieje, kiedy jest za mało wody na pędzlu? Krawędzie zaczynają być poszarpane. W takiej sytuacji należy umoczyć jeszcze raz pędzel, nawilżyć i dopiero malujemy. Zmiana jest widoczna natychmiast. Maczek w środku ma taką kuleczkę, którą możemy, dopóki farba jest mokra, wydrapać troszkę szpachelką i nałożyć jaśniejszego koloru. Może być to na przykład jasna zieleń połączona z fleszem bądź z ochrą. Kilka kropeczek. Teraz cienka łodyżka. Mały pączek. I kilka charakterystycznych właśnie dla maka cieniuteńkich listeczków. Ostatnim gatunkiem kwiatów, jaki dzisiaj Wam pokażę, będą słoneczniki. Bierzemy kołanek na początek, czyli ten najmniejszy pędzelek, jaki mamy, i delikatnie, leciutko wyznaczymy sobie najpierw środek.
Słoneczniki mają okrągłe środki. Leciutko go spłaszczymy, bo pokażemy go nieco przechylonego w dół. Do tego wszystkiego pojawi się lodyżka, którą też delikatnie możemy sobie zasugerować na samym początku. Przyciemnimy środek. Od zewnątrz leciutko wprowadzę grubą warstwę amberu, a następnie będę rozjaśniała burnt sienną. Jest to taki, zobaczcie, kolor rudawego brązu. Na środku natomiast damy nieco ochry, jaśniejszy odcień. Teraz przyda nam się pędzel do tapowania, taki szczeciniaczek, dosyć twardy, którym sobie delikatnie jeszcze w środku zasugerujemy nasionka. I mamy środek kwiatuszka. Zostały nam oczywiście płatki. Posłużymy się do tego celu płaskim pędzelkiem. Może być jakiś pośredni. Musimy go dobrze umyć, dlatego że będziemy używać jasnych, ciepłych kolorów. Pobieramy biel, jasną żółć oraz ciemną żółć na tym samym pędzlu. Mocno na początku wciskamy pędzel, a następnie delikatnie obracając przykręcamy. W ten sposób można uzyskać ładny płatek, który zawęża się na końcu. Popatrzcie, bardzo prosty ruch. Wciskam pędzel, przekręcam delikatnie. Na górze możemy jeszcze delikatnie pokazać na przykład 2-3 płateczki, które leciutko opuszczają się i zwisają w stronę środka. To jeszcze ładniej pokaże nam cały ruch. Dobrze, odrobinka pomarańczu, gdzieniegdzie na dolnych listkach. Poprawiamy na jaśniejszy i szybciutko rozprowadzamy ten kolor. Dobrze, kwiat jest namalowany, jak widzicie, właściwie momentalnie. Teraz pozostaje nam jedynie łodyżka. Ciemna zieleń, jasna zieleń, odrobina żółci na pędzel i spróbujemy jednym ruchem płaskim, pędzel przychylony na bok, pokazać od razu i cień, i kształt łodygi. Łodygi są grube. Pojawiają się jeszcze tutaj takie zielone, charakterystyczne dla słoneczników listeczki i pozostają duże liścia. Zastosujemy sobie tutaj naprawdę ten grubszy pędzel, ponieważ liście są dość obszerne w słonecznikach i podobnie jak poprzednio pracowaliśmy przy technikach wachlarzykowych, popracujemy tu podobną techniką. Pobieram ciemną zieleń i żółć z odrobiną jasnej zieleni na drugi koniec pędzla. Wciskam dosyć mocno pędzel i leciutkimi ruchami staram się uzyskać kształt naszego listka. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo, analogicznie. Proszę, słonecznik namalowany. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. 5 kwiatów za nami. W kolejnym odcinku pokażę, jak zastosować nasze techniki podczas malowania obrazu.